tym momencie jak wstałem, to najwidoczniej znalazłem się na poziomie tego tlenku. No i jak wstałem z wanny, no to wtedy mi się momentalnie wypadłem z wanny na zewnątrz. Natomiast musiałem w ręku też trzymać słuchawkę prysznicową, bo ta słuchawka wypadła razem ze mną i ona po prostu lała wodę, nie? Także wstałem, no i nogą. 27-letni Andrzej Frat leżał nieprzytomny w łazience od 2 do 5 w nocy. Jak mówi, przeżył wyłącznie przez to, że upadł twarzą przy kratce wentylacyjnej w drzwiach łazienki. Mieliśmy zakurzoną wentylację w ścianie w łazience. Jakby taka profilaktyka jest często bagatelizowana, również tutaj była bagatelizowana, na przykład zakurzona kratka. No, nie słyszałem nigdy w dobrych radach mamy czy babci, żeby dbać strasznie o drożność wentylacji w łazience. Zaraz po przebudzeniu mężczyzna miał problemy z myśleniem i mówieniem. Chciał nadal spać. Na szczęście obudził swoją dziewczynę, która w porę wezwała karetkę i straż. W pierwszym momencie to nie uwierzyłam mu, ale jak później wstałam z łóżka i zobaczyłam, że rzeczywiście całe mieszkanie jest ma warstwę, po prostu dużą warstwę wody. Andrzej dziwnie mówi, cały miał już drgawki powoli i nie było z nim takiego logicznego kontaktu, to już wtedy zorientowałam się, że coś jest nie tak. Andrzej Frat z zawodu jest reżyserem. Na bazie swoich doświadczeń chce stworzyć spot społecznościowy. Chcę podejść do tematu bardziej od strony, że tak powiem, parkietu. Czyli pokazać ten stan, kiedy jesteśmy na ziemi, co się dzieje w naszej głowie i jak potem wygląda sama walka, no bo ona nie jest zbyt ładna, tak? No bo chcemy pokazać po prostu też nagiego człowieka, który ledwo się rusza i próbuje wstać. Ta historia nie jest jednostkowym przypadkiem. W miniony weekend zatruciu uległa 7-osobowa rodzina z Bytomia. I choć w tym przypadku poszkodowani zareagowali w porę, to 27-letnia mieszkanka Zabrza nie miała już tyle szczęścia. Zmarła, biorąc kąpiel. Nasze pomiary wykazały stężenie ponad 200 ppm. Natomiast to mieszkanie już było przed naszym przybyciem wietrzone, więc to stężenie nadal się utrzymywało w łazience. O najmniejszej, nawet niebezpiecznej zawartości czadu w powietrzu powiadomi czujka. To wydatek od 80 do 150 zł, który może uratować życie. Nie jest wyczuwalny, nie da się go wykryć, a czujka tlenku wykryje ten tlenek i powiadomi nas o tym, że stężenie jest w pomieszczeniu. W takiej sytuacji trzeba natychmiast zadzwonić na straż pożarną. My przyjedziemy, mamy odpowiednie te mierniki, które przeprowadzą i sprawdzą stan tego powietrza, czy rzeczywiście ten tlenek się utrzymuje. Czujnik tlenku węgla nie załatwi nam całej sprawy. Czyli czujnik tlenku węgla tylko jest nam w stanie zasygnalizować zagrożenie, które już występuje. Natomiast nie możemy zapomnieć o tym, że my musimy sami wcześniej sobie zadbać o to, żeby te urządzenia były w naszym mieszkaniu bezpieczne. W Polsce co roku Straż Pożarna odnotowuje kilka tysięcy zdarzeń związanych z tlenkiem węgla. 2000 osób to poszkodowani, setka umiera wskutek zatrucia.